Słuchajcie, to jest skandal. To jest po prostu jawny skandal. Ja już nie mam do was siły. Ludzie, mamy 2062 rok. Udało nam się uniknąć zagłady ludzkości. Człowiek rozpoczął kolonizację kosmosu, a wy nadal zachowujecie się jak troglodyci, którzy nie potrafią odnaleźć się w normalnym społeczeństwie. Włączcie te zasrane kamerki do cholery! Iwona, czy my możemy chociaż raz zacząć ten briefing od kawy, a nie jak patologiczna rodzina z susnowcą? Ja bardzo chciałabym tak zacząć dzień. Naprawdę. Tylko z wami się nie da. Czy to jest naprawdę tak trudno się nauczyć, że jak się zje, wybrudzi naczynia, to potem trzeba je wsadzić do zmywarki? Jezus Maria, znowu! No, przecież ja też was o to prosiłem. Zdajecie sobie sprawę, w jakim tempie roznażają się bakterie na brudnych naczyniach. Chcecie nas wszystkich pozabijać! O, już bez przesady, Paweł. Prędzej cię tu auto potrąci, niż talerz zabije. No a szkolenie o tym mówili. Mówili, jakie to może być niebezpieczne. Tak, przede wszystkim to mówili o tym w domu i. Bardzo was przepraszam, ale ja naprawdę myślałam, że zostałam wysłana na ten księżyc z wykształconymi, mądrymi. Dobrze, doros... to są tylko naczynia, Iwona. Przyjęliśmy do wiadomości. Mhm. Właśnie to jest wasz problem. Bo wy tylko przyjmujecie do wiadomości i nic z tym potem nie robicie. Ja bardzo proszę osoby, które są za to odpowiedzialne, niech w tym momencie się przyznają, żebyśmy mogli faktycznie przejść do kolejnych punktów. Gdzie jest Arek? Arek? Tak, Arek. Kojarzysz go? Taki ciemny, w okularach, twój mąż. Powinien być obecny na obowiązkowym zebraniu całej załogi, nie uważasz, Elisa? No, to ja już chyba wiem, jak to było. Na się w kuchni, nabrudziła, teraz się ukrywa nasz kryminalista niedźwiadek. Jak dla mnie sprawa zamknięta. Andrzej, kurmał podwólicowa! Uważamy na słownictwo. Ja nabrudziłem? A kto całą lazanie wpierniczył i jeszcze podłogę uwalił, bo mu niechcący spadło? Arek, co ty tam robisz? Bronię się! Arkadiuszu, czemu nie jesteś u siebie? Bo jestem z moją żoną, Iwono. Ale jakim prawem jesteś z nią tam teraz? Odwiecznym prawem Kościoła Katolickiego i Urzędu Stanu Cywilnego. Rozumiem, że nie zajmujemy się już sprawą brudnych naczyń. O, ja już nie mogę, naprawdę. Ja prosiłam was o coś. Kabiny są projektowane jako jednoosobowe. To się wszystko nagrywa. Tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. No ty się nie o nasze bezpieczeństwo. Zabezpieczamy się. Halo, naczynia, brudne! Otrzymujecie ode mnie oficjalne upomnienie, które zostanie włączone do raportu i ocen kwartalnych. Macie to po sobie posprzątać. Czy możemy przejść dalej? Nie wiem, ty nam powiedz.